Zakończenie prac na Wielkiej Sowie 30 czerwca, oficjalne otwarcie 16 lipca o godzinie 12, to jest niedziela i wówczas zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich turystów na szczyt Wielkiej Sowy, bo to właśnie z nimi chcielibyśmy otworzyć wieżę, otworzyć symbolicznie, dlatego też wszystkich turystów zapraszamy, żeby zabrali ze sobą w plecaku symboliczne nożyczki, dlatego że tego symbolicznego przecięcia wstęgi właśnie chcemy dokonać wspólnie z turystami. Jeszcze raz 16 lipca, godzina 12, mam nadzieję, że piękna pogoda dopisze. Dobiegł końca remont Wielkiej Sowy, z czego bardzo się cieszymy. To było bardzo trudne zadanie. Też trwało bardzo, bardzo długo, a ta długość tego remontu wynikała tak naprawdę z trzech rzeczy. Po pierwsze, to są oczywiście nasze ograniczenia takie samorządowe w naszych finansach, oczywiście z jednej strony ograniczenia, z drugiej strony ograniczenia projektowe co do realizacji, ale najważniejsze ograniczenie to oczywiście aura, która na tej Wielkiej Sowie na 1000 metrach jest zdecydowanie inna niż tutaj na dole, z czego sobie często nie zdajemy sprawy. I w pierwszej kolejności ta wieża, która była przemoczona, przemoknięta, musiała wyschnąć, później musiała być odpowiednio zaizolowana, wykonana została na niej powłoka taka betonowa, ponieważ jest to wieża betonowa. Dzisiaj trwają prace polegające na takim ostatnim malowaniu, impregnowaniu wieży. I cóż, będziemy ją oddawać wszystkim turystom, żeby znowu z tych 25 metrów wysokości z tarasu podziwiali panoramę całych Gór Sowich, nie tylko. W trybie wyłaniania wykonawcy nie wyłanialiśmy go standardowo, sugerując się wyłącznie ceną wykonania tych robót, ale szukaliśmy odpowiedniej technologii. Firma, która podjęła się wykonania tego zadania, zaproponowała nam technologię, która zdaniem firmy gwarantuje największą skuteczność tego, że ta wieża jest odpowiednio zabezpieczona. Nie tylko będzie ładnie wyglądała, ale przede wszystkim jest zabezpieczona przed starzeniem się, przed tym, żeby właśnie nie stało się z nią nic strasznego, bo jednak ma już ponad 100 lat. Jestem tam dosyć często, głównie na rowerze, natomiast oczywiście również pracownicy nadzorują przebieg prac na bieżąco, oczywiście jesteśmy na bieżąco również z wykonawcą prac w kontakcie. Nie mamy tutaj żadnych zastrzeżeń. Turyści dopytują, bardzo czekają na otwarcie wieży. Wieża w tych pięknych koronkach wygląda równie fajnie, ale już są tacy, którzy bardzo chcieliby wejść na taras widokowy i podziwiać widoki, dlatego ten 16 lipca to rzeczywiście będzie kolejna data, która na pewno zapisze się w historii Wielkiej Sowy i wieży widokowej na Wielkiej Sowie.